Witam Was, z tej strony Macintosh, a to kolejny odcinek z serii Let's Play Endless Legend frakcją Spaczonych Lordów. I na samym wstępie chciałbym jedną rzecz poprawić, ponieważ zobaczyłem to dopiero w czasie edycji poprzedniego odcinka. A co chciałem poprawić? A to, że źle napisałem nazwę Lord Aeron. Zjadłem dokładnie jedną literę, tak jak mówiłem, mi zawsze się ta nazwa myli. Więc już sobie to poprawiamy. Tak, i to jest nawiązanie, moi drodzy, do świata Warcrafta, do Warcraft Universe. I jeżeli graliście w Warcrafta trójkę, to będziecie kojarzyć tą lokację, to królestwo, że tak powiem. No i słuchajcie, pamiętam, co ostatnio nawet robiliśmy i plan wygląda w następujący sposób naszej wojny, którą prowadzimy obecnie z podziemnymi. Przez chwilę będziemy musieli się zatrzymać. Musimy nasze jednostki doprowadzić do ładu i składu, to po pierwsze. A po drugie, tak jak już wcześniej wspominałem, chcę dodać do obydwóch naszych armii, zarówno do Herolda, jak i Obieży Świata, chcę dodać nową jednostkę, którą w następnej turze sobie stworzymy, a będzie to jednostka kawaleryjska, która będzie bazowała na istotach z plemienia Dorogeshi, czy też Dorogeshi? Dobrze to wypowiadam? Nie wiem. Jak źle to wypowiadam, to musicie mi wybaczyć. Oni nazywają się Burdeki oryginalnie, ale my sobie stworzymy ich ulepszoną wersję i nimi spróbujemy zaszarżować tą całą właśnie tą dużą armią. Spróbujemy zaszarżować i podbić ostatnie miasto podziemne. Chyba że mają gdzieś jeszcze miasto, o którym nie wiemy, ale pewnie się dowiemy, jak tylko dotrzemy w odpowiednie miejsca. Poza tym, zobaczcie, tutaj pomniejsza ich armia. Oni już naprawdę nie mają czym się nam przeciwstawić, a nasze miasta są na tyle zabezpieczone. No dobra, tutaj może już trochę gorzej, ale nasze miasta są na tyle, jak już wcześniej wspomniałem, na tyle zabezpieczone, że nie martwię się o to, że jeżeli zostaną zaatakowane, że coś się im złego, że tak powiem, stanie. To miasto Edoraf jest niestety chyba najgorzej utrzymanym miastem w naszym królestwie i wybudowanie tutaj nowej sieci ulic raczej nas nie wspomoże, ponieważ spadnie nam zadowolenie w tym mieście, ale jak dobrze pamiętacie, mamy do wykonania jeden z wielkich czynów, ukochany władca poddanych, i brakuje nam już tylko 5 mieszkańców w Dune, abyśmy ten wielki czyn wykonali i dzięki temu będziemy mieli minus 50% za brak uznania ekspansji, tudzież miasta, co oznacza, że będziemy mieli ogromne plusy do zadowolenia, a to przekłada się na większe wydobycie pyłu. Oczywiście to miasto Lordaeron oraz Dalaran, a także Wedrech. No, Dalaran widzę, że już jest częścią naszego imperium, więc niezadowolenie nie powinno być tu aż tak wielkie, ale w dalszym ciągu występuje. Zaś Wedrech i Lordaeron jeszcze nie są przyłączone do naszego imperium, jeszcze tak jakby należą kulturowo do podziemnych, bo tak to w tej grze działa, że mamy tutaj tak jakby wpływ kulturowy, pomimo że tego nigdzie znacznika nie ma i tak dalej, to wpływ kulturowy istnieje w tej grze, musicie mi wierzyć na słowo. No i zresztą widzicie to w prawym rogu o informacji o mieście, o tak to powinienem powiedzieć. Dobrze, zakończmy sobie tą turę, w ogóle zobaczmy, jak mocno się wybiliśmy, mamy już 1348 punktów, więc słuchajcie, przez kilka tur naprawdę dość mocno nadgoniliśmy pozostałe, że tak powiem, frakcje, które pozostały przy życiu, pozostałe imperia, spychając tym samym inne imperia w dół, że tak powiem, łańcucha pokarmowego Aurigi. No i cóż, zakończmy tą turę.
Mam tylko nadzieję, głęboką i szczerą nadzieję, że komputer nie podda się, bo komputer jest do tego zdolny, żeby się poddać, a poddanie się byłoby równoznaczne w tym momencie... Kontynuuj. Poddanie się podziemnych byłoby w tym momencie równoznaczne ze zniszczeniem tego miasta, co oznaczałoby, że musielibyśmy sami wybudować przemysłowy megabiegun oraz Muzeum Aurigi, co nie do końca byłoby mi na rękę, że tak powiem, ale chcę zobaczyć, co się dzieje na północy, to też inna sprawa, ponieważ tak jak wiecie, mamy tu problemy z pomniejszymi armiami i one kierują się tak jakby na naszą stolicę, więc trzeba by było naszą stolicę zacząć umacniać. Akolita na 6 poziomie, wykupmy go sobie, ponieważ kosztuje bardzo mało, 300 parę jednostek pyłu, to jest bardzo, bardzo mało. A tutaj moglibyśmy następnego mieszkańca sobie, słuchajcie, wykupić za 2000 pyłu. To będzie bolesne, ale wypadałoby to zrobić z prostego powodu. W ogóle mamy hydromikser. Gdzie my mamy złoże hydromiksera? Tu mamy złoże hydromiksera. Tu trzeba by było wybudować następną dzielnicę w Dunie. To dopiero kiedy minie pora mrocznej pory, pora zimowa, to za 11 do 23 tur. Nie spodziewajcie się teraz w endgame'ie, że będziemy mieli dużo lata, raczej będziemy mieli dużo zimy, ponieważ tak działa i tak skonstruowana jest ta gra, że póki nie wygra jedna, tak jakby nacja, jedna frakcja, dopóki będzie trwać wieczna zima, a nam wieczna zima nie straszna, tylko że przeszkadzają nam inne frakcje. Ups, sorry za to. I co by tutaj zrobić? Dobrze, wykupmy tego, zrekrutujmy tego nowego mieszkańca i ten nowy mieszkaniec niech wydobywa nam... Niech produkuje nam wpływ, chociaż produkuj nam potencjał przemysłowy z tego względu, że będziemy mieli przy okazji jakieś tam zabezpieczenie, będziemy szybciej budować po prostu w tym mieście. I wiecie co? I wreszcie zabierzmy się za to, co odwlekam od poprzedniego odcinka, czyli za stworzenie nowej jednostki, słuchajcie, bazującej na Burdeki, czyli na Dorogeshi. Mam dla niej nazwę. Od razu sobie tą nazwę tutaj wklepię. Zobaczymy projekt jednostki. Nie chcę, żeby się nazywała... Aha, czekajcie. Zamknij, nie to. Zróbmy sobie nową jednostkę bazującą na Burdeki i nazwę... Sheol. Tak będzie się nazywać ta jednostka. I teraz popatrzmy, czego mamy najwięcej. Najwięcej mamy adamantium, więc wypadałoby stworzyć jednostkę opartą o broń z adamantium. Dodaje ona dość dużo ataku i zwiększa naszą zdolność jazdobójcy, co również się nam przyda. Tak też to zróbmy. Będziemy mieli jazdobójcę. Jeżeli będziemy mieli jakąś inną kawalerię, to będzie kawaleria antytą kawalerię. Chociaż wiecie... Chociaż nie do końca mi się to podoba i wolałbym właśnie coś, co dawałoby nam troszeczkę inne zdolności. I z tego, co widzę, mamy coś takiego. To są Claymore, Adamantium, Wojobójca. Ja wolałbym mieć właśnie kawalerię nastawioną na zabijanie jednostek, 50 obrażeń zadawanych jednostkom piechoty, właśnie do niszczenia jednostek piechoty i tak też to zrobimy. Ze zbroi, słuchajcie, nie możemy zbytnio szaleć, bo jak widzicie mamy troszeczkę problemy z wydobyciem wszystkiego, pomimo tego, że na przykład tytanu wydobywamy 6,5 jednostki na turę, ale to jest, uwierzcie mi, mało. Ja kiedyś grając na takim samym poziomie trudności miałem około 12 jednostek na turę wydobycia. Tak samo zresztą jak szkło stali, mogłem się po prostu obudowywać tą szkło stalą. Tutaj mamy z tym drobny problem z tego względu, że
Nasze złoża, które posiadamy, są niewielkie i no, trzeba się z nimi liczyć. Dobrze, Hyperium, wiecie co zrobimy? A nie, możemy zrobić z Hyperium. Dobrze, zrobimy to tak, obrona i życie, czyli troszeczkę więcej pyłu będzie kosztować nas ta jednostka. A także ta jednostka będzie nosić tytanowy, tak mi się wydaje, tytanowy hełm. Chyba, że hełm z żelaza. Nie, hełm z żelaza. Żelazowy hełm akurat w tym momencie jest troszeczkę lepszy. Co do artefaktów, które będzie nosił, oczywiście żwawe ruchy, abyśmy mieli większy, wiecie, pole manewru. I teraz chciałbym zobaczyć, co my tu mamy. Właśnie, mamy wyłamywacza miast. Chciałbym, żeby ta jednostka też była tak jakby jednostką, która byłaby dobra przeciwko niszczeniu miast. Jednakże z drugiej strony chciałbym, aby ta jednostka miała perka regenerację i odzyskiwanie plus 4 do życia na poziom w danej rundzie, czyli im wyższy poziom, tym szybciej regenerowałoby się jej zdrowie. Ale wydaje mi się, że będziemy, że tak powiem, zmuszeni wyłamywać miast. To jest chyba za dużo, no. Przy 3 wydobycia potrzebujemy 10 tur, aby stworzyć taką jedną jednostkę. To jest o wiele za dużo. Więc najprawdopodobniej pójdziemy w tą właśnie regenerację. Także mamy 10% szansy, że za jeden ruch stracisz punkt przyjemnej ogłuszenia, bla, 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 bla. Dobra, słuchajcie, tak będzie wyglądać nasza nowa jednostka i jednostka Sheol. Jeszcze nie widziałem Dorogeshi tak naprawdę w akcji i chciałbym ich zobaczyć. I mam nadzieję, że zobaczycie to właśnie również ze mną. Tu mamy naszego Tytana, więc jest ok. I teraz pytanie, jak długo będzie się tutaj produkował nasz Sheol? 70 tur. To jest troszkę za dużo. Posprawdzajmy w innych miastach. Na przykład w Nurtrendzie, gdzie mamy no, takie sobie wydobycie i takie sobie też produkcję. Taką sobie, jak chciałem powiedzieć. Sheol. 17 tur i 913 pyłu. Czyli jedna tura, jeden wykupiony. Dobrze, wiecie co zrobimy? 17 tur to jest tyle, że ja to poczekam. Więc tutaj sobie zrekrutujmy właśnie Sheola, czyli za 11 tur nam się wybuduje. Karan Vesaj może poczekać. Dalaran. Czy w Dalaranie możemy stworzyć Sheola? Możemy za 167 tur. A co jeśli zrobię tak? Za 72 tury. Niekoniecznie. Więc może po prostu jednego Sheola sobie, słuchajcie, tutaj więcej pyłu to zeźrę. Więc jednego Sheola sobie, słuchajcie, tutaj, że tak powiem, zakupimy za 913. Chwila, tu. Za 913, za 913. Dobrze, jednego sobie, słuchajcie, wykupimy i będziemy mieli po jednym dla każdej armii, z czego się ogromnie będę cieszył, bo będziemy już przygotowywać się do ostatecznego uderzenia, ostatecznego ciosu na podziemnych. Zakończmy sobie tą turę, ja wiem. Ja wiem, że w Nilfgaardzie się nic nie buduje, ale zanim zakończymy tą turę, chcę zobaczyć, gdzie znajdują się ci. Znajdują się tutaj, więc jak na razie musimy się wstrzymać. I trzeba wzmocnić to miasto. W ogóle Jonport Cień III również wypadałoby dać mu troszeczkę lepsze, że tak powiem, wyposażenie. Chociaż patrząc na niego, szczerze powiem wam, że jeszcze jest w miarę dobrze wyposażony. Zmieniłbym za to wyposażenie naszym głównym armiom uderzeniowym i Baron Jocelyn Deyval. Fajnie by było go troszeczkę zmodyfikować i dać mu kilka nowych rzeczy. I może to zróbmy, zanim zapomnę o tym. I cóż, plus 4 inicjatywy, 12 obrony i 10% inicjatywy, czyli coś w tym stylu by nam się przydało. I to najprawdopodobniej będzie poza naszym zasięgiem chwilowo, ponieważ to będzie dawać albo Mitryt, albo Hyperium. Będzie właśnie dawało takie same, nie perki, tylko takie same statystyki jak
nasze nagolennice ze szkło stali. Możemy za to, tak mi się przynajmniej wydaje, zmienić pierścień tytanowy na trzeci poziom pierścienia tytanowego, albo i nie. Co on nam daje? Zwiększone obrażenia, super. Czy jest coś, co również daje nam zwiększone obrażenia? Poprawiona obrona, niekoniecznie. Premia do ataku armii, premia do życia armii, premia obrony armii, premia inicjatywy armii. Nie. Niestety, ale nic takiego nie mamy, więc anulujmy zmiany, cofnijmy to, co zrobiliśmy i może w takim razie zastosujmy coś nowego do Kirysa. 14 obrony, 36 życia. Czy jest coś, co to przebije? 29 obrony i 60 życia. 14 obrony tutaj ten. 14 obrony, obrona i życie. Wiecie co, w takim razie pancerz z adamantianu, Kirys z adamantianu sobie zastosujemy do naszego barona Joslina del Valla III. I na razie chyba więcej mu nie damy, chociaż pierścień żelazo fantastyczne. Nie, więcej już ci nie damy, ponieważ stracimy, a i tak nas na to nie stać. Chociaż nie, jesteś w mieście, więc kosztowało nas to mniej. Tak, straciliśmy całe adamantium, ale kosztowało nas to troszeczkę mniej niż powinno. Więc mamy troszeczkę silniejszego też bohatera. I wiecie co? Przydałoby się też zmodyfikować, jak już modyfikujemy wszystkich, takie wiecie, modyfikacje i przygotowanie przed ostatnią bitwą z podziemnymi, mamy na poziomie drugim. Aha, czyli plus 55 punktów doświadczenia podczas rekrutowania jednostki. Wiecie, wydawało mi się, że istnieje jakiś inny przedmiot, który dawałby nam tutaj więcej jeszcze pyłu, ale przypomniało mi się, że nasz bohater John Port Cień III z miasta Duna wkrótce tak czy tak awansuje na kolejny poziom i dzięki temu będziemy mieli kolejny poziom magika pyłu, czyli jeszcze plus 15% wydobywania pyłu z danego miasta. Dobrze, zakończmy w takim razie tą turę. Popatrzmy, co też takiego podziemni tutaj będą starali się wykombinować. I mam nadzieję, że nic w stylu poddajemy się, sorry za to. Jakaś jednostka nam tutaj dostała dodatkowy poziom, zaawansowane wydobycie, czyli fabryka pyłowej orchidei i tak dalej, nowe zasoby loksusowe i mamy plus 2 miejsca na jednostki w armii, moi drodzy, także miejsce jednostki w garnizonie i minus 2 koszty szczelinach nowej armii, chyba szkoleniach nowej armii. Troszeczkę chyba coś nie tak poszło z tłumaczeniem, ale oznacza to, że nasza armia będzie się po prostu za tańsze pieniądze będzie się nam szkoliła. I mamy akolitę w Avignonie i w Northrendzie pojawił nam się nasz pierwszy szeol. I tak jak mówiłem, w Dunie, nie, w Avignonie, o, Joslin, John Port Cień III, jeden z John Portów III. Słuchajcie, autorytet górniczy na 100% z tego powodu, że kurczę, mamy wydobycie albo hyperium, albo mitrytu. Wydaje mi się, że mitrytu mamy w Avignonie wydobycie, powinniśmy mieć wkrótce, dlatego też autorytet górniczy jak najbardziej, ponieważ będziemy mieli więcej zasobu wydobywanego i tutaj nim się skupimy właśnie na wydobyciu tego mitrytu, dobrze mówię, będziemy wydobywać więcej mitrytu, jak oczywiście huta mitrytu nam się w końcu wybuduje, bo wiecie, jasne, możemy mówić, że a, będziemy wydobywać więcej mitrytu, jeżeli wybuduje nam się nasza huta mitrytu. Plus powinienem tutaj kolejnego, że tak powiem, kolejną jednostkę tutaj zwerbować, ale na początku zmodernizujemy sobie akolitę do poziomu 7, abyśmy mieli tutaj jak najwyższą, wiecie, jak najwyższą obronę w tym mieście, jak największy atak, etc., etc. I co my tu mamy? Mamy hydromikser. Trzeba by było, tak jak mówię, zacząć troszeczkę zadbać o naszą stolicę, bo nasza stolica w porównaniu do Duny, która naszą stolicą nie jest, jest troszeczkę zacofana, że tak powiem, i wypadałoby coś z tym, że tak to ja jeszcze ujmę, zrobić. Niestety nowego szola nie jesteśmy w stanie zrekrutować, bo brakuje nam adamantium.
ale to się może zmienić wkrótce. Mamy tutaj Sheola, z czego się ogromnie cieszę, i Duke Lothric Whitechapel, który jest po części istotą, która walczy, po części jest istotą, która chroni miasta, więc na razie on, że tak powiem, niech się tutaj nie miesza. My możemy za to Duke'em Lothricem Whitechapelem, którym drugim, możemy spróbować przeczesać te nienaruszone świątynie i wrócić z powrotem na miejsce do obrony tego miasta. Użyj armii dowodzonej przez bohatera, aby przeszukać miejsce zaznaczone na mapie. Pokaż. Czyli tu musimy dotrzeć. Dobrze. I dostaniemy za to sporo hyperium, z tego co widziałem. Sprawdzimy to sobie jeszcze tą... O. Szukając skarbu. Dostaliśmy 160 wpływu, za co się cieszę. I teraz musimy użyć naszego bohatera, aby zdobyć hyperium. Jasne, za przeszukanie tego i otrzymanie hyperium ja się zgadzam na coś takiego, dlatego nasz bohater sobie, że tak to ujmę, będzie się tam przemieszczał. Dojdzie tam za 4 tury, więc łohoho, mamy jeszcze sporo czasu do zrobienia i jesteśmy w niebezpieczeństwie. Mamy armię dregów nadchodzącą z zachodu na Dalaran. Dlatego w Dalaranie, jak mi się wydaje, że akolite sobie nie, wiecie co, może zrobimy to w taki sposób, że naszą armię główną, czyli barona Jocelyna Deivala, przerzucimy właśnie do Dalaranu i w Dalaranie, no ty się jeszcze przesuń, że tak powiem, bardziej w tym kierunku. W razie gdyby nadszedł jakiś atak, to ty będziesz po prostu zabezpieczony, że ciebie nie zaatakują, bo utrata w tym momencie strażnika nie byłaby mi na rękę. I tutaj, słuchajcie, Baron Jocelyn Deival będzie zmagał się z 3 armiami, z tego co widzę, dregów, czyli kopaczy. Ale to w następnym odcinku, moi drodzy. Ten odcinek sobie w tym momencie zakończymy. Mam nadzieję, że wam się podobał. Tutaj, a to już sobie wykonaliśmy. I zobaczymy, czy ci dredzy, kiedy zobaczą siłę naszej armii, czy rzeczywiście podejdą i spróbują nas zaatakować. Jeśli nawet tak, to odeprzemy ich bez większego problemu, mi się zdaje. A na zakończenie tego odcinka jeszcze, tak mi się wydaje, nie, poczekamy do następnej tury, aby rozwinąć naszą Dune i aby coraz bliżej być wykonania tego naszego zadania, tej, że tak powiem, ukochanego władcy poddanych, dzięki któremu zyskamy bardzo dobry perk, czyli minus 50% za brak uznania ekspansji miasta, czyli będziemy bardziej uznawani w naszym imperium, które zaczyna składać się z coraz większej ilości podbijanych miast. A jak na razie, słuchajcie, to by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Jeśli tak lub nie, to fajnie, gdybyście go ocenili, napisali w komentarzu, dlaczego oceniliście w taki, a nie inny sposób. Poza tym w komentarzach możecie swoje sugestie, swoje pytania i ogólnie jakieś rozmowy nawiązać odnośnie tej serii i nie tylko tej serii. I fajnie by było, gdybyście powiedzieli, co myślicie o nazwaniu tego miasta w jakiś sposób przez was. A jak na razie to by było na tyle. Dzięki wam za uwagę. Komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się. Cześć!